I witam was, Nerobsy, Skolicznik z Achievement Runner z Szwedami. Niestety ten achievement był zrąbany, kurwa. Paradox zjebał go, a drugi próbujemy cały czas dać radę to wygrać. Mamy wojnę z Moskwą oraz Otomanami. Całe szczęście, że Moskwa to jest gówna, nie armia i stackwipe na stackwipe leci. Staram się pogonić tą armię tej moskiewską. O, zapełnił. Myślałem, że idą do góry. Tutaj jakiś ktoś biegł do mi prowincję. Okej. Zaraz jak będzie White Peace możliwy z Moskwą, to biorę White Peace'a. No, Otomanów przydałoby się pójść. A następnie przerzucam wszystko na koalicję. Przydałoby się zrobić tak. Tak, bo to już nie mamy nawet jak zrobić, tu też. Tak, proszę, stack wipe i kończymy wojnę. No i generał mi zdechł podczas bitwy. Super najlepszy. Trochę pieniążków mi dadzą. Koniec wojny z Rosją. Moskwą. Czas na etap wojny koalicją. Już żaden sojusznik mnie nie lubi. Już Gustafusa Adolfusa nie mamy. Okej, okay, z tymi wygraliśmy, to stackwipe poszedł. Bo show superiority, więc na razie mamy zrobione i będzie trudno, że nam to odebrać, skoro chodzimy jedną armią dużą. Oczywiście, że tak, trzeba przedłużyć, bez tego bym się zesrał. Wiecie, że w Sztopluj są lasy. Tak. Też są lasy. Stop odbity. Poszli sobie. Poszli. I stack wipe. Jezus Maria. Nie no, czuję, że mogę to wygrać. To całkiem spore szanse mam. Pogonię ich, czy pokonam? Tylko pogonię. A nie, pokonam. Nie dążyli uciec. A, nie spaliłem tego fortu. Rozdzielili się znowu, a to oznacza ich śmierć, jak skończę oblegać. Ale warunek jest, jak skończę oblegać. Okej, okay, dziękuję. Najpierw tych tutaj, gdyż jest większa szansa, że... Znaczy jest pewny, że stackwipe pójdzie. Tu jest prawie pewny. Ale poczę stackwipe. O Jezus Maria, tu wybuchli. Stackwipe. To jest kurwa za łatwe. Czyli nie, żebym marudził. To jest w chuj łatwe. Okej, wezmę już tą technologię administracyjną. Statement. Połowa kosztów. To był ten chyba. Ale cały czas better relacje są mi potrzebne, niestety.
Ale w sumie... Nie, dobra, wojna się skończy, to wezmę tego statmate'a. Ach, straciłem więcej wojska w końcu. Nie, znaczy, w końcu, no, niestety. A nie, tu wziąłem... Okej, tu się nie buntują. White Peace'a wezmą, ale... Zagram kiedyś Jarosławem, panem Kaczyńskim? Kuźwa, się zesram prędzej, jeżeli jest jakiś... jakiś achievement, to może. A dalej nie przejdziecie, tyle wam powiem. War Exhaustion jest dangerously high. Tam atrycje, moje minusowe, a ich zwiększone. Wygrali oblężenie, ale ja wygrałem tą bitwę. I też wygrałem przy okazji oblężenie. Powiedz, żeście się fuchnęli tak lekko. Ja jeszcze mam wojsko, tyle wam powiem. Tego wojska będę korzystać do upadłego. Lasy, no niestety. Ale się rozdzielili, to moje, to akurat stety. Dobra, stack wipe. Ach, stack wipe'a nie będzie, dołączyli się. A tu jest stack wipe i tutaj też powinien być. A tu będzie stack wipe, pewny stack wipe. I tu może też będzie, chociaż raczej nie. Za małe role mieliśmy pewnie. Do technologii tej to mi trochę brakuje. Tak, bierzemy wasze pomorze? Najbranderburgie bierz, a zmiasz. Najbranderburgie, wszystko co możesz, przede wszystkim to co ma dostęp do morza. Tak właśnie myślę. Wojna wygrana, sama Szwecja rozwaliła koalicję. Okej, tu zrobię 1000 najmusów. I weź 1000 najmusów do Bornholma. Go tu. Excellent. Perfekcyjnie. Perfecto. Walissimo. Jeszcze też bym porobił. Tu się prawie nie chce buntować, a tu są już Indianie, to by się przydało wbić. Power aż tak mnie nie boli, znaczy ten War Exhaustion tak aż tak mnie nie boli. Moje kurwa.
Aż czuję się taki pewny, że aż armię sobie podzieliłem na pół. Ja nie wiem, czy chce mi się męczyć na 100% warscora. No, taki trest, tak wipe. Chyba, że oni nie przychodzą. Taki trest, tak wipe. Czy ktoś jest sojusznikiem, czy wszyscy koalicja? Koalicja. Kurwa, nie wiem czemu. Nagrywam to w ogóle? Nagrywam. Nie wiem czemu, mam tylko ochotę wpieprzyć ciasto. Po prostu wpieprzyć ciasto. I don't know why, tak mi się zachciało. Jabłecznik na przykład bym chętnie wpieprzył. Czyli gwiazdkowy generał, ale on im nie pomógł ze szwedzką armią. Prędzej Holsztyn jest im potrzebny. Czy ja waszą armię już tutaj gonię? Wiedziałem, że ich zniszczę. Bardziej bałem się, że Moskwa nie będzie chciała pokoju. Ale wzywają mnie już Call for Peace, no to wezmę Holsztyn i chyba skończę wojnę. A może nawet w tej wojnie już całe Pomorze sobie wezmę? To był Bałtyk, który chciałem. Zgodzą się. O, Overexcencja mnie zje. Ale to będzie kuźwa ostre. Swedish Vassal. To możesz być moim wasalem na HR, tyle ci powiem. War reparacja. I zaraz event może pójść. A, u Bornholm jeszcze. Bym zapomniał o Bornholmie. Jest, ale teraz trzeba to wszystko okurować i nie wybuchnąć. Andrzej okuruje się za jednym razem. Uff, ale kurwa wojny. I taka agresywna ekspansja siadła na pewnie połowę świata teraz. Ciebie jeszcze raz wezmę do sojusznika. Jakikolwiek sojusznik jest mi potrzebny. Nie, hehe. To jest moje własne jezioro, ale trzeba się... Znaczy na pewno nie chcę na Bornholm wbijać, dlatego już nawet wolę wszędzie. I to na serio wszędzie zwiększyć autonomię. Kurde no, jutro muszę sobie ciasto jakieś kupię. Tak mnie korci, pójdę sobie po prostu do... Tam gdzie tego, jak się nazywał ten... gdzie są chleby i tak dalej. Pójdę tam i wpieprzę sobie jakieś dobre ciasto. Do cukierniczego! O, tak. Zresztą nie ma chlebów, ale czasami też z tymi chlebami sprzedają jakieś te... słodkie pierdoły ciasta. Burgundia. Cukiernia, no. A mi się tu zmontowani!
Nein! Aha, tu miałem flotą podpłynąć. Pizdziec, twoja mać. A zaraz będzie Gustavian Infantry. I co, doszczętnie mi ją rozwali? Nie, działa cały czas. North America, ja myślałem, że Ottawa to jest japońska, o, japońskie państwo i przypłynęło. To nie japońskie państwo. A nad limit to 3, więc 3 najemnych piechociarzy skasuję. Sweden. Tak. Mam dużo pieniędzy, więc to bogatemu zabroni. Kuźwa w Laplandzie, że mi żadna Moskwa pleców nie robiła. Aż ten ich atak na Sztokholm to był bohaterski. Takie hurra, przez morze, płyną, armaty w nich strzelają, ale oni płynęli do końca, aż umarli. Teraz przetrwać i zrobić tego achievementa, chociaż mógłbym teraz znowu rozwalić koalicję. Nie jest zbyt silna, licząc Austriaków. Ten czwartym państwem na świecie, jeżeli chodzi o ilość wojska. Austria ma 58 tysięcy. Bohemia jako cesarz ma 21 tysięcy. Polskę to ja nawet nie liczę. Czyli to jest 70 tysięcy. Hamburg to w sumie nawet już teraz mógłbym go rozwalić. Taki tak łaj szybki poszedł, więc też się nie liczy. Munster też się nie liczy. Throwback the Turk. Ciekawe, co to jest za event. Remisja. Czy ja wam, Polacy, chyba wypowiem wojnę dla samej wojny. Take notes. Jeżeli Finu będzie trzeba wojnę wypowiedzieć również. Oni mnie nie chcą. Oni też nie chcą, bo Litwa. Nikt mnie nie chce. Papaj. Papaj, ukochaj mnie. Ululaj. Oni w Ryszardzie Kaliszu pewnie mają wojo. Taka tam wojna koalicyjna. Okej, zabierz buta i na noteć. A zapomniałem na Hamburg ruszyć, kuźwa. I zapomniałem, że nie mam tej floty w ogóle. Moja flota jest tutaj. To są już skolonizowane prowincje. Ruszy moja flota do mojego wewnętrznego jeziora. Do mnie, moja desko.
Kurwa, Płock dwójka. Głupi moment na... Chuj! Kurwy! I ty brutuje przeciwko mnie! I kurwa ty! Muszę tą notę ci przejąć. To jest pewne jak HIV w Afryce. Chyba nie zdążą. No nie zdążyli. Dwa dni wygrać bitwy. Powinienem spalić forty, no kuźwa, no cholera jasna. Tu jeszcze się nie zbudowały. Dobra, wycofacie się do Szczecina. Też Szczecinie staniecie. No właśnie, mam to osiągnięcie? A nie, bo jeszcze się nie okorowało. Jeszcze nie mam, nie okorowałem prowincji. Kurwa, no co? Why, Donald? Why? Kurwa, zaatakowali mnie debile. Minus jeden mają. Ja pierdolę. Kto tu się kurwa bije? Wszyscy na świecie. O ile pierwszą koalicję wygrałem. O ile wygrałem wszystkie koalicje i jednocześnie tą wojnę z Rosją. Zaraz jednak nie dam rady. Tak, i chyba nie zdobędę 7 morali, tak myślę. Nie, to potrzebne do kolejnej, czyli w kolejnym achievement raczej. Dasz radę, mówię ci. No kurwa, no nie dam rady, no! Kurwa, wycofaj tą armię. Ja muszę po prostu przetrwać, aż mi się prowincje nie okorują. To jest mój cel teraz, który muszę spełnić, czyli żyć i żreć. Nobility tracą 10... lojalności. Też bym opuścił lojalność w takim państwie. Okej, to bitwę z Austriakami powinienem wygrać. Piechota się dołączyła. Już wszystko za chwilę. Yes, Sweden is not overpowered. Jest tutaj. Próbuję tą Polskę zniszczyć. Dobra, nie odbili. Ale mi się już nie chciało palić fortów. Jak mam już dalej grać, to zniszczenie Polski to jest mój jedyny wariant zwycięstwa. A ja go kurwa nie osiągnę, jak do Polski dołączają Ottomani. Ich dyscypliną i moralami. Olo, oni chcą mnie tutaj zjeść. To tym bardzo pozytywnym akcentem, trzema wojnami naraz, żegnam się z wami w tym achievementie. W sumie dzisiaj live też się kończy już. To się już zaraz pojawi na YouTubach. Kiksunie, dobrze, że zdążył zrobić miniaturkę.
I chyba następna będzie Hiszpania, tak myślę. Ale jeszcze zobaczę wszystkie achievementy. Do zobaczenia, a na koniec, jakby ktoś stworzył tylko na koniec, żeby achievementy zobaczyć. To tu są achievementy, które udało mi się zdobyć. I zasrane... Lion from the North się zbugował chyba. Czy nie było wyjaśnione dokładnie, ponieważ start is Sweden and lead the protestant, czyli lead to chyba poprowadź. Myślałem, że lead to starczy być członkiem, ale nie, lead to trzeba wygrać także ligę protestancką. Może sam sobie zagram po prostu już Szwecją dla siebie i jak będę mieć, a nie wiem czy to będzie teraz czy kiedyś, jak będę mieć wystarczająco, już będę miał wojnę 30-letnią, to po prostu nagram to, więc do zobaczenia w kolejnych seriach, kolejnych achievementach. Do zobaczenia, pa.